Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale sklepu Craftvena. Z tej strony Ania z kanału Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem produktowym i tym razem chciałabym zaprezentować Wam produkty od Happy Planner, a w szczególności ten, który tutaj widzicie, ogromny turkusowy dziurkacz. Jest to specjalny dziurkacz, dzięki któremu możemy uzupełniać nasze notesy i planery. Ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o firmę Happy Planner, poznałam ją właśnie w sklepie Craftvena. Jeszcze zanim powstała strona internetowa, zanim Marta tutaj stworzyła całą Craftvenę, zobaczyłam na Instagramie przepiękny planer właśnie marki Happy Planner, który pokazywała Marta. Ja się w nim po prostu od razu zakochałam i musiałam go mieć. I tak zaczęła się moja przygoda z produktami Happy Planner. A jeżeli chodzi o te produkty, to w tym momencie muszę szczerze powiedzieć, że najwierniejsza pozostaje notesom. Dlatego, że jeżeli chodzi o planery, które też swoją drogą są fantastyczne i oczywiście znajdziecie je w Craftvenie, to ja jestem po prostu strasznie niekonsekwentna w ładnym prowadzeniu planerów i strasznie mi jest zawsze szkoda, jak na przykład przez tydzień udaje mi się w nim pisać, a potem kolejnego tygodnia jest pusto. A z notesami nie ma takiego problemu. Dlatego też chciałabym Wam pokazać dzisiaj moje ulubione produkty marki The Happy Planner i wspomniany wcześniej dziurkacz. Dziurkacz, który tutaj widzicie, on jest naprawdę, zobaczcie, jest naprawdę bardzo, bardzo dużym. Ma około 30 cm, tak, 28 cm na 8 cm i jest to dziurkacz, dzięki któremu nasze notesy mogą być jeszcze bardziej spersonalizowane. Jeżeli chodzi o notesy, to produkty The Happy Planner występują w przeróżnych rozmiarach i ja akurat mam takie swoje trzy ulubione. Tutaj jest mój notes warsztatowy, zabieram go zawsze ze sobą na warsztaty stacjonarne. On już jest uzupełniony o dodatkowe właśnie puste wkłady, które też możecie kupić, bo to jest właśnie ogromny plus notesów marki Happy Planner. Możecie dokupywać sobie wkłady, możecie samodzielnie wkłady wykonywać i wymieniać, zakładać, przekładać i tak dalej. Zobaczcie, one są po prostu w ten sposób wyciągane i mamy tutaj te dziurki. I tak jak pewnie już się możecie domyślać, dokładnie takie dziurki wykonuje nasz dziurkacz Happy Planner. I możemy sobie taką kartkę spokojnie z powrotem włożyć do naszego notesu. Notes oczywiście zawiera też przeróżne przegródki. Zobaczcie, moja jest jeszcze dodatkowo ozdobiona. Ja sobie tutaj ozdobiłam ją właśnie napisami, naklejkami różnymi i te wkłady występują w takich różnych wersjach i kolorystycznych i z różnymi możliwościami zapisu. Ja tutaj akurat mam wkład właśnie tu jest w kropki, w linię, na taką to-do listę, to akurat bardzo lubię takie rzeczy mieć. I tutaj jest też taki piękny fioletowy kolorowy w kropeczki. No i tak jak widzicie, tu na przykład ta przekładka jest zrobiona przeze mnie i zrobiłam ją właśnie przy użyciu tego świetnego dziurkacza Happy Planner. To jest taki mój notes warsztatowy. Kolejny to jest mój notes z kwiatami, też go bardzo lubię i tutaj on przez to, że jest bardzo długi, ma 23,5 cm, jeżeli chodzi tutaj o środek. Staram się Wam po prostu pokazać puste kartki, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tak wygląda oryginalny wkład w tym notesie. On ma 23,5 cm na 10,5 cm, więc jest idealny do pisania przeróżnych list rzeczy do zrobienia, które ja aktualnie mam wszędzie i tutaj w tym notesie najbardziej lubię je prowadzić, bo jest taki fajny, zgrabny. I tutaj właśnie też chciałabym Wam pokazać przykładki, które sobie sama wykonałam. Ja jestem fanką kawy, jestem kawoszką od zawsze, więc nie mogło zabraknąć tutaj też przykładki właśnie z kawą. Drink your caffeine, we have crafts to do. To jest bardzo fajna kolekcja Echo Parku, idealna dla skraperek i w ogóle dla osób wykonujących wszelkiego rodzaju rękodzieło. Ja sobie wykonałam takie trzy przekładki. Pierwsza, tutaj mam jeszcze taką malutką Art is a Therapy. Druga z segregatorami, z guzikami i trzecia taka zwykła. I te przekładki po prostu w danym momencie, kiedy potrzebuję, ja sobie wyciągam, przekładam w to miejsce, które jest mi potrzebne. One się nie niszczą, nic się z nimi nie dzieje. Te dziurki są oczywiście idealnie tutaj dopasowane i zakładamy sobie po prostu na te nasze ringi, na te kółeczka. Kółeczka same w sobie też możecie zakupić w sklepie Craftvena i na przykład przy pomocy tych kółek i dziurkacza wykonać własnoręcznie swój
pełnisz personalizowany notes. To też jest fajna opcja, jeżeli na przykład chcecie wykonywać notesy, ale nie posiadacie w swojej kolekcji jeszcze bindownicy. No i tutaj ja sobie dołożyłam jeszcze takie kółeczka, dzięki którym łatwiej mi te przekładki znaleźć. I później po prostu, kiedy coś zapiszę, przekładam sobie i wkładam na przykład w inne miejsce. Crafting is my jam. I tutaj też taka przekładka dokładnie z tej samej kolekcji. I zobaczcie, szybko, prosto i przyjemnie się taką przekładkę wkłada, przekłada. I notes tak się prezentuje. I ostatni notes z mojej kolekcji, który chciałabym Wam pokazać, to od tego notesu zaczęła się właśnie moja przygoda z planerami i notesami The Happy Planner. I to jest notes, który jest ogromny. Jak ja go zobaczyłam, jak przyszedł do mnie w paczce, to już było ponad rok temu, 23,5 cm na 29 cm. Zdecydowanie nie jest to notes do torebki, ale jest świetny. Mój już jest praktycznie na wykończenie. Zostało mi dosłownie kilka pustych stron. Tak puste strony prezentują się w środku. Oczywiście przekładki też tutaj mamy. Przepiękne. No i dlatego postanowiłam zamówić sobie wkład do tego notesu i zobaczcie, tak prezentuje się wkład z taką codzienną checklistą, czyli rzeczami do zrobienia. To jest wkład właśnie marki Happy Planner, który możecie kupić w sklepie Craftvena i dzięki tym tutaj dziureczkom, które już są wykonane, po prostu wkładacie go do notesu. To jeżeli chodzi o takie uzupełnianie tych notesów, jest naprawdę świetne, bo dzięki temu te okładki, które są bardzo mocne, one są laminowane, sztywne i naprawdę dobrze się trzymają. Ten mój notes był przerzucany, przekładany i jest ze mną już ponad rok i nic mu się, żadna krzywda nie stała. Dalej wygląda naprawdę ślicznie. Więc to jest właśnie ta możliwość kupienia gotowego wkładu do naszego notesu. Albo, tak jak mówiłam, możemy wziąć sobie ten dziurkacz marki The Happy Planner, dociąć dowolnej wielkości okładkę, czy tam wkład, cokolwiek. I ja tutaj wzięłam sobie tą cudną mandragorę. Ona jest po prostu mistrzostwo dla mnie. To jest kolekcja Zoju Design. To jest nowa kolekcja School of Magic. I zobaczcie, jeżeli bym chciała sobie zrobić przekładkę, docięłam sobie do wielkości tutaj ten papier 23,5 cm na 10,5. Po prostu tutaj układam, tak jak mam linię. Tutaj mamy widoczne te linie. To jest nasz dziurkacz. I po prostu wkładamy sobie tutaj papier. Ustawiamy tak, żeby było równo. To będzie idealna długość do mojego długiego notesu. I można dodać odrobiny magii do swoich codziennych zapisków. Zobaczmy, czy mandragora pasuje. Tak, pasuje i wygląda prześwietnie. Ja sobie na pewno troszkę odmienię teraz ten mój notes. Może kolejny też sobie odmienię w taki bardziej magiczny sposób, bo wydaje mi się, że to naprawdę jest bardzo fajne rozwiązanie. No i oczywiście dowolny rozmiar możecie sobie tutaj robić. Rozstaw dziurek mamy tutaj właśnie na tą wielkość 23,5 cm, ale nie martwcie się, oczywiście możecie mniejszą część dziurkować, czyli na przykład tylko 4, czy tylko 5, na przykład dostosowane właśnie do tego naszego mniejszego notesu, tak jak sobie ja tutaj zrobiłam tą przekładkę, ona jest w mniejszym rozmiarze i też bez problemu tym dokładnie dziurkaczem ja ją wykonałam. Jeżeli byście chcieli większą, to również tak samo po prostu najpierw robimy pierwsze 9, przesuwamy kartkę i robimy kolejne, które są nam potrzebne, w zależności od tego, jakiej wielkości wkład potrzebujemy. Produkty marki Happy Planner dostaniecie w Craftvenie. Z tego co słyszałam, jest też planowana kolejna dostawa notesów i ja już nie mogę się doczekać. Jeżeli się pojawią te duże notesy, naprawdę, jeżeli jeszcze ich nie mieliście, to bardzo polecam, dlatego że one też nie są jakoś strasznie drogie, w szczególności patrząc na ich wielkość i to, w jaki fajny sposób możecie je wykorzystać. Jeżeli jesteście takimi fanami notesów i ogólnego planowania, to ten dziurkacz też na pewno bardzo się Wam spodoba. No i możliwość właśnie tworzenia swoich własnych notesów. Myślę, że bez problemu na tych kolorowych, pięknych ringach przy tym notesie, przy tym, przepraszam, dziurkaczu, możemy też stworzyć album. I taki album na ringach też mam właśnie w planach z wykorzystaniem właśnie takich
kółeczek do zrobienia jakiegoś fajnego wakacyjnego albumu. Koniecznie dajcie mi znać, czy jesteście fanami planowania, zapisywania, czy lubicie takie tradycyjne notatki właśnie w postaci takiej na kartce, czy raczej wolicie coś zapisywać sobie gdzieś na komputerze. I ja przyznaję się szczerze, że po prostu u mnie kartki zawsze, wszystko musi być zapisane na kartce, jakoś na komputerze nigdy się nie mogę później w tym odnaleźć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.